sól. Czyli jesteśmy w takiej skorupce soli. Ale tak jak mówiłem wam wcześniej, po latach zaczynało pękać. Bądź zobaczcie, górnicy tą warstwę solną przerywali i widzicie, co się stało? Wszystko zaczyna się tu obsuwać. Bardzo niebezpieczny rejon się zrobił, dlatego, żeby się nie zawalały. Mówiliśmy o tym, górnicy stosowali kaszty, prawda? Sól je impregnuje drewno. I kiedyś mówię na trasie turystycznej, że drewno twardnieje, a jedna babcia mówi do dziadka, Juzuś, ktoś tyś tu powinien cały czas przebywać. Ale śmialiśmy się potem. Ale popatrzcie, pomimo kasztów, poświęćcie na ten ocios tu z tyłu, tu. Zobaczcie, jakie siły tu działają na te podziemne pustki. Zobaczcie, co mrozwór potrafi zrobić. Łamie kaszty, jak przysłowiowe zabawki. Myśmy się wtedy dole. Jakbyśmy tu nie weszli, to byście nawet nie zobaczyli, że takie pobojowisko było nad nami. To są tak zwane światy. Czy to może być tak, że są tutaj miejsca na komory, o których wy nie wiecie, bo... Nie. Ale też są komory, ja wam pokażę na przykład komory zasypane, jak się likwidowało dawniej komory. Dzisiaj się zasypuje piaskiem, a dawniej rumem. Nie ma takiego opcji, że dzisiaj jakiś korytarz na nie. Wszystko jest zbadane, szczególnie to najbardziej stara część, która jest skatalogowana i to jest wszystko wpisane na listę UNESCO. To jest zabezpieczone, że nie cała kopalnia jest wpisana, tylko część. No i moi drodzy, żeby wam uzmysłowić, to w ciągu jednego dnia do naszej kopalni codziennie przyjeżdżało 35 furmanek z drewna. Dobra, chodźcie tu cieśle. Także kieratami zwożono właśnie ten urobek solny. Proszę, jeszcze raz.